Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was kolejny AliExpress haul, ale dzisiaj bardziej tematyczny. To jest coś, co Wam zapowiadałam. Jako, że część z Was jest zainteresowana, podejrzewam, że nie będzie to aż tak duża liczba jak ta, która ogląda moje ogólne AliExpress haule, ale jednak dzisiaj zrobimy sobie AliExpress haul dedykowany jedynie rzeczą do bullet journala, czyli będą naklejki, taśmy washi i tego typu rzeczy. Zapraszam Was teraz troszeczkę do innego kadru, jako, że te rzeczy w większości są dosyć małych rozmiarów, żebyście lepiej mogli je widzieć i tam wszystko Wam pokażę. Od razu zapowiadam, że nie jest to wszystko, na co czekam, bo ja naprawdę ostatnio dosyć mocno poszalałam, jeżeli chodzi o zamówienia, więc to jest jedynie niewielka część. Spodziewajcie się kolejnych odcinków z tej serii. Jak widzicie, mamy tu trochę rzeczy. W sumie nie wiem tak do końca, od czego mam zacząć, ale może zaczniemy od tego, co już jest odpakowane. Ten kalendarz ja w ogóle zamawiałam kilka razy, bo on nie chciał mi przyjść. W końcu ten pierwszy, który zamówiłam, przyszedł. To jest coś, co ja zamawiam co roku tak naprawdę, bo to są takie naklejki, które ja sobie naklejam z boku i dzięki temu mam zakładkę i wiem, w którym miejscu zaczyna mi się dany miesiąc. Tak więc zależało mi, żeby i w tym roku coś takiego mieć. I jak będziecie widzieć cień, no to oczywiście tradycyjnie mamy tutaj koleżankę. Teraz akurat mam taki kalendarz, który ma niebieskie te zakładki, ale podejrzewam, że jak przeniosę się do kolejnego zeszytu gdzieś w okolicy maja, no to już bardzo możliwe, że będę używała właśnie tych z turkusowymi zakładkami, ale tak, ja je bardzo lubię, one kosztują nie wiem czy 50 centów, coś takiego, więc nie są drogie, a są naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Tutaj mamy kolejny zestaw naklejek. To są takie naklejki roślinkowe, jak widzicie, jest napisane greenhouse. Zresztą zaraz sobie je tutaj wyciągniemy i może zobaczymy, jak pojedyncze wyglądają, pod warunkiem, że ten ogon tutaj nam pozwoli. O, one są tutaj jeszcze przyklejone, słuchajcie. Ja ich nawet nie wyciągałam, więc wyciągnę może kilka, nie będę wyciągała wszystkich. One są takie bardzo, bardzo cieniutkie, ale widzę, że niektóre wzory się powtarzają. No mamy tutaj monstery, mamy różne inne roślinki i nawet nie tylko roślinki, bo mamy nawet zielony jakiś tam autobus. Ja bardzo lubię zielony kolor i motywy roślinne u siebie w bullet journalu, więc często będziecie widzieć właśnie tego typu rzeczy wśród moich zamówień. Kolejne są takie etykiety. Ja też zamówiłam je sobie w ogóle z jakiegoś polskiego sklepu w różnych kształtach. Tutaj mam tylko akurat takie. Tu jest chyba w ogóle całkiem sporo tych arkuszy w środku, z tego co widzę, bo jest to dosyć grube. Potem się bardzo fajnie właśnie pisze tą białą uniposką i w ogóle ja bardzo lubię też połączenie zieleni z tym takim brązowym papierem, z tym takim kolorem właśnie. Bardzo ładnie się to komponuje, do tego na przykład jakieś złote te elementy i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To w ogóle nie jest stricte rzecz bullet journalowa, bo to tak naprawdę, jak widzicie, są koperty. Ale bardzo spodobał mi się ten motyw. Lubię motyw właśnie jakiegoś niby vintage druku, starych gazet, książek, tego typu rzeczy. Ja też sobie w ogóle ostatnio przywiozłam od rodziców jakieś mega stare książki, które będę mogła po prostu potargać, które już do niczego nie są potrzebne, a mają bardzo fajny kolor stron, właśnie taki brązowawy z czarnym drukiem. Mega to wygląda i bardzo mi się podoba. Tutaj są kolejne, jak widzicie, roślinne naklejki. Te już są nieco większe, ale też widzę, że mają podobną strukturę, czyli są dosyć cienkie. Teraz je sobie tutaj wyciągniemy. Znaczy kilka, bo nie będę wyciągała wszystkich, bo jest ich tutaj, wow, bardzo dużo. I one są, jak widzicie, nie tylko zielone, a jeżeli nawet, to ta zieleń jest taka dosyć przybrudzona. Tutaj mamy też, jak widzicie, takie brązowo-fioletowe. Bardzo ładne są te roślinki i też wzory się troszeczkę powtarzają, ale super to wygląda. Naprawdę z tymi brązowym papierem, z tego typu motywami prezentuje się to fantastycznie. No i u tego samego sprzedawcy, bo tak naprawdę wszystko chyba poza tym kalendarzem jest od tego samego sprzedawcy, zamówiłam sobie jeszcze takie... tak, Donka gryzie. Zobaczcie, patrzcie co ona robi. Zamówiłam sobie też takie słodkie serduszka, natomiast one, nie wiedziałam tego, nie dojrzałam, nie doczytałam, nie wiem, one są lekko wypukłe, więc nie do wszystkiego będą się nadawać, bo potem jak odwrócimy stronę i mamy pod spodem taką wypukłą naklejkę, to ciężko się pisze, tak więc zobaczę jeszcze, co z tymi zrobię, ale
same serduszka są naprawdę bardzo, bardzo ładne. I tutaj mam kolejne zamówienie, już wyciągnięte z koperty, tylko w takiej foliowej torbie, bąbelkowej torbie. I niestety to zamówienie jest niekompletne, dlatego że to też jest zamówienie od jednego sprzedawcy, ale przyszło mi w połowie. I jestem trochę teraz na etapie składania tego tak zwanego roszczenia. Sporu, o może tak, żeby odzyskać albo pieniądze, albo żeby wysłali mi to, co zamówiłam jeszcze raz. Zamówiłam sobie takie, to są memo pads tak zwane, czyli takie karteczki, które są, mają klejącą stronę tylko na fragmencie. Takie tak zwane post-ity, ale w takim fajnym kolorze i kształcie. Te mi się bardzo spodobały, bo mają właśnie tutaj takie geometryczne kształty, a w środku jest tak jakby akwarelowa plama. Bardzo ładnie to wygląda, no i są zielonkawe, więc do tych motywów roślinnych będą super wyglądać. Brązowych rzeczy zamówiłam sobie kolejny, to jest też notesik. I tutaj mamy normalnie nie linie, potem można pisać, ale mają też kwiaty. Tak więc trzymamy się cały czas jednego schematu. Ja jestem ostatnio dosyć monotematyczna, jeżeli o to chodzi, bo po prostu taki styl w Bujo bardzo mi się spodobał i bardzo często go wykorzystuję. No i co za tym idzie, mamy też taśmę washi, która jest też w tym temacie, bo jak widzicie, jest brązowa z napisami. Wygląda trochę jak właśnie taki fragment gazety. Mega mi się to spodobało i właśnie bardzo, bardzo chciałam ją mieć. Co prawda tutaj, jak widzicie, te słowa się powtarzają, ale mnie to tam nie robi różnicy. Wygląda super. W podobnym klimacie jest też ta taśma washi. Ona jest też taka dosyć mocno gazetowa, jak widzicie. Tutaj fajnie to wszystko wygląda. Nie wiem nawet, jak mam to wam pokazywać, w którą stronę, ale tak, jest. Podejrzewam, że będzie lekko prześwitujące, ale generalnie ma taki właśnie brązowy kolor i różne napisy takie gazetowe są na niej. I oprócz tego mamy zestawy. Tutaj jest zestaw taki z szarościami i jest jeden bordowy i też czarny. Wydaje mi się, że właśnie zamówiłam jeszcze jedną wersję kolorystyczną tego zestawu, no ale tak jak mówię, niestety nie dotarła. I tutaj też jest zestaw taśm, ale one już muszę je wyciągnąć całkiem, bo one są tak dziwnie zapakowane i one są bardziej wzorzyste, ale mega mi się ten zestaw spodobał. Tutaj jest ich cztery, tak. To są cztery takie malutkie taśmy. Kolorystyka jest taka niebiesko-fioletowa, powiedziałabym. Tutaj widzicie, macie różne krzyżyki, wzorki. Myślę, że fajnie się to będzie właśnie z taką jednokolorową taśmą naklejone razem prezentować, tak więc taki zestaw też sobie zamówiłam. I tutaj mam jeszcze taką, otworzymy ją. To jest taka bardzo cienka, miętowa taśma i wydaje mi się, że taką zamówiłam też chyba w szarym kolorze. Ona jest cieńsza od tych, jak widzicie tutaj różnica jest w grubości, tak więc na tym mi zależało, żeby mieć też taką bardzo, bardzo cienką. No zobaczymy, czy mi tam ta reszta przyjdzie, czy nie. Tutaj mamy kolejne zamówienie, muszę wyciągnąć z tej koperty. Tutaj też mamy zestaw taśm washi, tylko że one już są w takim bardziej, jak widzicie, koralowo-czerwonym zestawieniu. Kratka, paski, kropki, takie dosyć proste wzory, które ładnie wyglądają w połączeniu z właśnie tymi jednokolorowymi taśmami. Właśnie teraz taki styl najbardziej lubię, więc te mi się też mega podobają. I mam też takie dwa arkusze mini naklejek. Jeden jest taki bardziej, ten jest, ten o, jest taki bardziej kwiecisty. Może ja je w tą stronę, bo nie wiem czemu wam odwracam, o tak. Ten zielony jest bardziej kwiecisty, natomiast ten, tutaj mamy jakieś owocki, budowle, gitarę, gwiazdki, różne tego typu rzeczy. I na dole są takie paseczki, które można też użyć jako uzupełnienie na przykład jednokolorowej taśmy washi. Myślę, że będzie to wyglądało bardzo, bardzo fajnie. To jest w ogóle bardzo śmieszne zamówienie, dlatego że tak naprawdę ja zamówiłam tylko jedną rzecz, a zamówienie przyszło wyglądające tak. To, te naklejki to jest gratis. Tutaj mamy, jak widzicie, jedzenie, jest alkohol nawet. Tak więc bardzo miłe ze strony sprzedawcy, że pomimo, iż ja zrobiłam tylko zamówienie na jedną rzecz, to też wysłał gratisy i też jednym z tych gratisów była taka kartka, którą można dołączyć do czegoś albo życzenia napisać, albo cokolwiek. Natomiast ja zamówiłam sobie te naklejki, które są tutaj i to są takie właśnie bardziej
mangowe naklejki i tutaj mamy różne pary w różnych miłosnych pozycjach, ale wyglądają troszeczkę właśnie jak zdjęcia. Ja często tego typu grafiki sobie drukuję z... Czemu ja wam to pokazuję do góry nogami? Tak powinno być. Ja sobie często drukuję tego typu grafiki z Pinteresta i po prostu potem przyklejam je tym klejem w taśmie, ale fajnie jest mieć też coś takiego w formie naklejek, tym bardziej, że nie były one jakoś bardzo, bardzo drogie. No i mamy ostatnią kopertę i tutaj w tej kopercie są żelopisy, żelpeny, jakkolwiek to nazwiecie. To zamówiłam tak naprawdę do testów, bo mam srebrny i złoty żelpen z jakiegoś takiego zestawu z Biedronki, ale on dosyć mocno zostawia drobinki. Czasami się rozmazuje i potem mam całą stronę w brokacie, nie do końca mi to odpowiada. Jeżeli natomiast chodzi o te białe, nie wiem dlaczego są dwa różne, bo wydaje mi się, że zamawiałam dwa takie same, ale może się mylę. Ten wygląda trochę jak jelly roll. Ja wam mówiłam, że ja z białymi żelopisami mam różne przejścia. Generalnie na chwilę obecną najbardziej sprawdza mi się ta biała Uniposka, bo ona jest najbardziej widoczna, ale też zobaczymy, jak te sobie poradzą, więc ja ich jeszcze nie używałam teraz w końcu, ponieważ wam już pokazałam, będę mogła je przetestować i to jest wszystko, jeżeli chodzi o moje ostatnie zamówienia z AliExpress do Bullet Journala. Dobrze, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o mojego dzisiejszego AliExpress haula. Pamiętajcie, że zawsze umieszczam wam pełną listę produktów na dole w opisie wraz z linkami, żebyście sobie mogli od razu przenieść się do tych rzeczy. Jeżeli czegoś już nie ma, to staram się zwykle szukać czegoś podobnego, ale tym razem nie powinno być takich problemów, więc zachęcam do zaglądania do opisu. Tam też znajdziecie namiary na moje media społecznościowe, mam tutaj na myśli Instagrama, gdzie zwykle szalejemy razem z Donką i tam zdecydowanie jest nas obu najwięcej, z dużą przewagą Donki jednak. Tradycyjnie na koniec, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być z moimi filmami na bieżąco, to serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!